I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karol i zapraszam na kolejną część przygód w grze Resident Evil 4. No proszę, i dzisiaj w sumie w duecie. To jest najzabawniejsze, że zazwyczaj w survival horrorach, jak pojawia się druga osoba, robi się mniej strasznie, ale no nie działa to w przypadku Ashley. Tu mam wrażenie, że dochodzi nowa rzecz, która no wręcz przeraża, żeby jej się tylko krzywda nie stała. To może nie być takie proste, ale będąc przy różnych krzywdzących rzeczach, jak ostatnio podnieśliśmy naszą misję, to tutaj pojawiło się coś, co nas powinno do tego dzikiego kundla doprowadzić. Więc myślę, że w pierwszej kolejności postaramy się wybrać właśnie w tamte okolice. Sorry, we need to keep moving. No właśnie. No właśnie. Aj, Ashley. Lata mijają, a dziewczyna się nie zmienia. Tak. Dalej tak samo fajna, sympatyczna, miła. Hunnigan was right about the weather. Uwielbiana przez wszelkich graczy. O, kolego, nie widziałeś nas. My tu znamy skrót. Chociaż nie wiem, czy nie wybijemy tej wioski tak już z przyzwyczajenia. Tu gdzieś miał leżeć dla nas. O właśnie, sekrecik, bierzemy to. Moment. To nam pozwoliłoby się nieco lepiej zabawić, bo mamy miejsce na 4 kryształy. 4 kolory daje nam 1-6, no znaczy 4 różne kolory. Bo 4 takie same to nie jesteśmy w stanie tu umieścić, chyba że traktują to jako ten kolor, tak? Ten mamy 2 czerwone, tak? To moglibyśmy 2 takie czerwone, 2 takie, tak? Jeżeli, no to jest ten sam kolor. A jest szansa, że jest! O! Ale mimo wszystko chyba bym nie kombinował aż tak bardzo. Po prostu zrobimy tak, o, trochę różnorodnie. Spróbujemy wyciągnąć max. Proszę bardzo, jak ładnie to wygląda. Czuję się trochę jak jubiler. Ile mamy za... 52 tysiące za jedną rzecz. Podoba mi się. Liczę, że nasz kolega handlarz też to doceni. Cyk! O! Dobrze, że nie zwracają uwagi na latarki. To jest miłe z ich strony. Zastanawiam się, czy on może jeszcze ulec przekształceniu po tym, jak go dziabniemy nożem. Ale mam nadzieję, że nie, że nóż to jest taki trochę permanentny atak, który no... Przez to, że udało się podejść ich zaskoczyć, to nie pozwoli rozwinąć się tym robalom. Ludzie, nie musimy ze sobą tutaj jeszcze walczyć, już teraz. Tam kolega idzie, tu koleżanka zawraca. Bez zabaw, przyjdziemy jeszcze do was, chociaż może jakby do babci udało się podejść zawczasu. Ona tutaj z gorzałką chce nas powitać, tak? Chodź, babciu. Ach, jak mi brakowało takich skradanek. Nie, ale ognia tu zupełnie... No kurczę. Ada, nie... O, znaczy Ada. Na Adę to jeszcze trzeba zasłużyć sobie. Ashley. Nie ładuj się tam do ognia. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Och, to ty. Już myślę, że trzeba z kimś walczyć. Jest babcia numer 2, widłowa. No dobra, to pójdźmy do babci numer 2, jak już tak się tu bawimy. Chociaż może dajmy jej chwilę, żeby zawróciła. Ale kurczę, ona tutaj blisko kończy spacerek, więc nie wiem, czy ktoś jeszcze nas tu nie zobaczy. Trochę na ryzyku. Nie krzyczeć proszę, tylko nie krzyczeć. Syk. O, a ktoś z pochodnią chodzi. Jakby dobrze nakręcić. Z każdej strony słychać kogoś, jak te głosy. Tam jest ten gość, który się patrzył na nas. Jeżeli on się nie odwraca, to kolejna babcia. Wydaje się, że ten stoi w miejscu. No nie wiem, czy uda się tu całą okolicę tak zrobić po cichu. Chętnie to bym Ashley tam do szopy wrzucił. I się z nią nie męczył. Dobra, babcia poszła. Kto by pomyślał, że w rezydencie będziemy mogli sobie zrobić... No, nie zasłaniaj! Że w rezydencie zrobimy sobie taką skradankę, tak? Zaraz babcia z pochodnią idzie, trzeba uważać. To prawda, jeżeli wydarzy się coś złego, no to muzyka nam się zmieni tu. A to liczę. Krówko, nie zdradzisz nas, prawda? Jest, to jest babcinka, ona zaraz zawróci, tylko nie wiem, czy będzie patrzyła w naszą... Nie patrzy w naszą stronę. Dobrze pójdzie,
to ją ubijemy i zostaje tam tylko jeden gość z pochodnią. Jaka oszczędność amunicji w ogóle w tym wszystkim. Babcie, nie zepsuj naszych ambitnych planów. Tak daleko już zaszliśmy z nimi. Tam jeszcze mieliśmy tego jednego gościa, ale to on był po drugiej stronie domu, to zobaczymy, może na niego zaraz trafimy. A tu jeszcze zróbmy naszą akcję, po cichu dociągnijmy to. Kurczę, nie widzę gościa z pochodnią, gdzie jest. Ten ogień z jednej strony fajnie ich zdradza. A z drugiej, no czuję, że z tym będziemy chyba już normalnie walczyć. Tam coś się... o właśnie, zdążymy do domu, nie zdążymy już chyba. Chociaż jakby się nie patrzył w tę stronę. No, byłby rekord cichych za... Nie, byłby rekord! Na rekord idziemy, kolego, no chodź. Proszę bardzo, coś dla fanów skradanek. Jak widać, z Residenta też można wyciągnąć takie rzeczy. No dobra, to tak. Nie, to w drugą stronę, gdzie ty jesteś? Nie, nie wiem, gdzie ona jest. Tam widzieliśmy, że jeszcze jeden gość był po drugiej stronie, ale póki tu jesteśmy, otwórzmy sobie szafkę. Mamy ten kluczek, myślę, że to jest moment, o, oldschoolowy kompas, że możemy sobie go tu wziąć. Moglibyśmy z dziewczyną wskoczyć też tu do środka, wykorzystać, że biega z nami. Ale gdzie ty jesteś? Give me some space. With me. Okay. Chodź tutaj, może się odblokuje, bo mam wrażenie, jakby ona się gdzieś zatrzymała. Chyba nie ogarnęła tej naszej skradankowej misji. Idę jej poszukać, tak? Dobra. Zablokowała się przy krowie. Krowa ją kopnęła. No nie. Głupia krowa. Znaczy, to nie o ciebie, zwierzaku, chodziło, nie? Jakby co. Więc pierwsze powalenie Ashley przez krowę. I musimy ją szybko podnieść, bo jeszcze jeden ataki będzie po niej. Chodź, 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 chodź. No, dobra. Żyjemy, wyjdziesz stamtąd? Wyszła stamtąd, no to wiele tłumaczy. No cóż. Czyli tak się bawimy, czyli tak się bawimy. No niech jej i tak będzie, no. Otwórz nam drzwi, bo tu jakieś skarby się w środku kryły chyba. To jest spoko opcja, może tam są jakieś też jeszcze przemieńce czy inne takie. Bayer, otworzysz? A. No good. I owe you one. Uuu, dobrze, że tu nam kluczyk niepotrzebny. Uuu, ile jest miejsc? Ja to zaraz zobaczymy. Coś jeszcze tutaj było tak na plusie. Trzeba się rozejrzeć. O, jesteś. No i mamy 3 srebrne tokeny. Zastanawiam mnie, czy możemy łączyć na przykład 2 srebrne z 1 złotem i czy to cokolwiek daje, na przykład zwiększa szansa na wylosowanie czegoś fajnego. Uiii, 5000, 4000 to taka marność w tym. To tylko tutaj mamy fajny pieniądz. No i 8000 za ten pitos citos. Dobra, to co? Obiecałem iść do pieska, a my tutaj poszliśmy z wioskowymi ludźmi się ganialiśmy. Jeden gość może spokoju nie daje, ale... Daleko do niego, nie po drodze, nie ma żadnych sekretów przy sobie. Idziemy tu. Niestety, tak jak było też widać na mapie, prawdopodobnie już nie mamy zejścia do tych kamieniołomów, czy tam to było. Te pierwsze takie rusztowania, po których się ganialiśmy. Uwierz, że my też chcemy wracać do domu. A właśnie, przejście tu zawalone. No i tutaj to samo, tak? Więc pewne miejsca nie są już dla nas dostępne. No cóż, najważniejsze, że to co, przynajmniej fabularnie, to wyzbieraliśmy wszystko, czy te podstawowe skarby, bo tam mieliśmy oczywiście te 2 z bonusowej mapy, no ale chcąc, nie chcąc... Gdzie jest ten piesek? Śmieszny piesek. Chcąc, nie chcąc, nie byliśmy w stanie tego podnieść wcześniej, ponieważ tam biegałem jeszcze chwilę przed premierą, dosłownie dzień przed premierą, ale wtedy ta mapka była niedostępna skarbów dodatkowych, więc no... Cóż... Cóż, ale dziewczyna, jak już jesteś tutaj, to przydasz nam się w innym celu. No nie ma nikogo, niczego. Drabina czeka na nas? Czeka. No i pięknie, nareszcie dowiemy się, o co tu chodzi.
okej. O! Moment. Słyszę. Mhm. To w sumie możemy połączyć sobie od razu z tymi. Gdzie to jest? Mixed. Dobra. Bo to najlepsze jest to, że jeżeli byśmy nawet chcieli sprzedać, to 10 tysięcy kosztuje takie zmiksowane, nie? To jest dobry pieniądz. To jest dobry pieniądz. Jak z życiem? To byłoby full. A wąż? Wąż też nam daje full. I jaja? No jaja już nie są tak bajeranckie. Dobra, ale to, żeby zrobić sobie trochę miejsca na później. Jaka bieda. Mam nadzieję, że jak wrócimy do handlarza, to będzie miał... A, nam by się przydało coś tutaj do wytworzenia tego. Jak wrócimy do handlarza, to będzie miał już większą aktówkę, no bo kurka... No nie da się. Nie da się. Czy coś nam tu fajnego wpadnie? Stopitos nie jest fajny. Co to jest? Długo wyczekiwana huta? Jakoś tak. Coś tam z żelazem zabawy. Tu coś piszczy. O, tak, mamy cię. Ale się schował dziwnie. Oj. Czy ja słyszałem pieska? Najgorzej. Bo chyba właśnie. Powiedzieliśmy mu, że tu jesteśmy. A to kto? Portret ojca. Pilnuj wioski pod moją nieobecność i niech uśmiech zawsze znajdzie cię na zdjęciach. Albo to coś po angielsku jakoś powinno się lepiej przetłumaczyć, no ale wiadomo, o co chodzi. No, o, uśmiechnięty na zdjęciu, też się uśmiechaj na swoich fotkach. A, bo tu ogólnie jest dużo zdjęć, nie? To radosnych fotek. I przy okazji dzienniki wioskowe, volume 2. Wszyscy skakali z radości, gdy usłyszeli łódź, która pędziła po wodzie. Ten niesamowity olej sprawi, że połowy ryb będą prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. A czyżby kupili jakiś olej tutaj, że skakali z radości, to tak... Handlarz przypłynął łódką. Huta, a to co widzieliśmy wcześniej. Huta powstała dopiero rok temu, ale już dobrze wtopiła się w klimat wsi. Nasze sierpy i noże lśnią jak nigdy dotąd. O, coś wiemy na ten temat. Dwie ryby, które otrzymaliśmy w ramach wymiany czy transakcji, jedzą praktycznie wszystko i dobrze się rozmnażają. Tym samym ich hodowla na bagnach również robi postępy. W ciągu dnia uczę dzieci języka, znaczy na zasadzie jak język polski, tak to rozumiem, czytać, pisać, te sprawy. I matematyki, czyli nauka podstawowa. Co wieczór spotykam się z wybraną rodziną, aby wysłuchać ich skarg i świeżych plotek, a wszystko to pod dachem domu, który zbudowaliśmy. Odkąd otworzyłam wioskę na świat, dobrze prosperujemy, a ludzie są szczęśliwsi. Na ich twarzach zaczęły pojawiać się nawet uśmiechy. Do wioski przybyła dziwna grupa czarno odzianych ludzi z zamku, którzy podnieśli złowrogą flagę z pajęczymi insygniami. Po wygłoszeniu kazania o zbawieniu i przebaczeniu wstrzyknęli nam coś, co według nich wyleczy nas z szaleństwa. Czy można im zaufać? No pająk to symbol zaufania, czy coś tak? Jeszcze ten czarne wdzianka. Gdzieś powinien leżeć dla nas jakiś prezent albo wisieć. Co ma wisieć, nie utonie, tylko w naszej kieszeni się znajdzie. Tu coś mamy? Nie good. O, to? A nie, te kolejne dzienniki wioskowe, numer 1. Starosta, starszy, sołtys, nie wiem jak go tutaj nazwać, jakie oni tutaj mają przepisy, ale załóżmy, że starosta, sołtys dobrze brzmi. Sołtys powierzył mi dzisiaj opiekę nad wioską. Powiedział, że mogę uczyć się swoich obowiązków na bieżąco. Zacznę od prowadzenia wioskowego dziennika. Nadal nie potrafię napisać wielu słów, jednak on zachęca mnie, abym się nie poddawała. Zrobię co w mojej mocy. W domku nad jeziorem mieszka młody chłopiec z dziadkiem. Zdaje się, że jego matka trafiła do nieba zaraz po jego narodzinach. O, to chyba tam czytaliśmy, jak biegaliśmy po tej wiosce przez chwilę. Jego dziadek nie mówi zbyt wiele, ale chłopak jest bardzo pogodny i pełen życia. Opowiedział mi dzisiaj historię o rycerzu, który jeździ na osiołku. Czyli to zdecydowanie ten od Don Quixota. Dziadek chłopca zachorował. Stan pogarsza się z każdym dniem. Chłopiec strasznie się o niego martwi, a wśród mieszkańców wsi pojawiają się pogłoski o rzekomym szaleństwie. Gdy odchodziłam, staruszek odciągnął mnie na bok i powiedział: gdyby coś się stało, wiesz, co masz robić. Mogłam jedynie tylko przytaknąć. To była straszna noc. Wszyscy stali wokół chaty i patrzyli, jak płonie doszczętnie.
Chłopiec patrzył na to bez słowa. Nawet gdy nastał świt, pozostał w bezruchu. Następnego dnia już go nie było. O kurcze! To czyżby... A to widzieliśmy, tak? Zdjęcie rodzinne. Tak, no to ten chłopiec z dziadkiem, który to był rok? 8-1, to dawne czasy, patrząc na to, że fabryka była 9-2. I stara kamera. Na sprzedaż. Na sprzedaż, dużo to warte. Ale to teraz mnie naszło, czy ten śmieszny piesek, 10 tysięcy, ten śmieszny... O, zniknął nam. O, to niedobrze, tu jest teraz. Czy ten śmieszny piesek to nie jest czasem ten chłopiec, tak? To jakby mój brat niedźwiedź, to tu jest mój wnuk Burek? O, chyba przyszedł do nas. Chyba przyszedł, bo to tak, no pamiętamy, że dziadek został użarty przez wilka. A później się jakaś choroba pojawiła, no i niestety, ale... Ta część, którą tu przeczytaliśmy, chyba wskazuje na to, że nie wyszedł z tego cało. Już tak super radośnie. Dobra. I możemy ruszać dalej, spotkać się z tym śmiesznym pieskiem. Mam nadzieję, że będzie tak przyjaźnie nastawiony. O-o! Może podchodzę tendencyjnie, bo z drugiej strony, jakby nie patrzeć... O, uciekł. Jakby nie patrzeć, skoro możemy zaufać ludziom ubranym na czarno z insygniami pająka, to czemu nie możemy zaufać temu czemuś, co ma czerwone oczy, wielkie zęby, ale wydaje się, jakby nas gdzieś prowadził, jakby chciał nam coś pokazać. Może niekoniecznie będziemy walczyć. Prawda? To jest rezydent, wszystko jest możliwe. Może go jeszcze wyleczymy. Mamy pełen arsenał różnych rzeczy. Jaja, nie jaja. Co to tu lata? Jaja, nie jaja. Wajperki i inne takie. No to patrzcie, jak tam ładnie ta suknia na wietrze. Omiata, halo? O nie! Jak to wyszło na nas? O kurcze. Może tak. Tak sobie myślę. Ładuj to. Zróbmy mu na wszelki wypadek taką ścieżkę niezdrowia, jakby chciał do nas lecieć i... To w ogóle... Robi mu jakąś krzywdę? On żyje? Żyje jeszcze niestety. Sorry, piesku, nie taki był plan. Nie wiem, czy powinienem bardziej w pysk strzelać? A poszedł. Czyli pysk był niezły. Nasza krówka. Przyjaciółka. Dobra. O-o! Czemu to ktoś jeszcze krzyczał? O jest! To ten kolega, no dobra, stał nam na drodze do handlarza ostatnio. Oj! Nie chciałem wracać do niego, bo handlarz. Ale skoro tak się sprawy mają... Dobij go nożem! To będziemy mogli wrócić do niego, oddać misję pieskową. Chyba wszyscy. A nie, jeszcze ktoś? Tam biega. Czy w ogóle słyszę kogoś? O nie, to jeszcze ktoś w domu. Najchętniej, tylko szkoda, że już mamy tak mało granatę, bo najchętniej tam bym tam śmignął granatem do środka. To by była dopiero zabawa. Ale cóż. Dobra. Wbijamy do wiochy. Nie no, jednak jest jeszcze trochę tych głosów tu w okolicy. Ty to możesz co najwyżej zimny prysznic dostać tu. Oj, 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 oj. No, nie, 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 oj, oj. Jakie zaskoczenie! O, tego nawet nie trzeba było dobijać. Wiesz, co my tu znaleźliśmy ostatnio? Jakie fajne skarby. Dobra, bo słyszę... O, jest! Amberados! Desperados! Co, nasza broń to nawet pasuje pod takiego Desperados. Kurczę, no to jest to, że właśnie za nim ona... O-o! Tylko... W sumie trzeba uważać. To jest ten, co tam nam chodził? Czy tam jeszcze jest ten drugi? Jest jeszcze jeden głos w tym wszystkim. Ktoś jakby próbował do nas w ogóle podejść, to brzmiało. O, jest, 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 idzie tutaj. Szkoda, że ta barierka tu była. No tak ładnie nasz szczupaka poleciał. Oj, to wygląda, jakby chciał przyjść do nas jeszcze.
W nowej formie. Nie, no idealne połączenie jest. Ta snajpereczka na tych, co się tutaj przekształcą. Dobijamy ich pistoletem, snajpereczką później tu i jest układ idealny. Ale możemy zejść na dół. Tak się zastanawiam jeszcze, bo z jednej strony fajnie by było odwiedzić handlarza. Wszystko ok? Z jednej strony fajnie by było odwiedzić handlarza, nasz nóż naprawić. Bo widziałem, że nowe beczki się pojawiły w okolicy. Na wszelki wypadek. Z drugiej strony, no nie chciałbym tak przeciągać tymi różnymi sprawami. Dobra, podnieśliśmy wszystko. Okolica wyczyszczona. No tam już sobie obgadaliśmy ten temat dołu. A tutaj mamy kolejny zapis w sumie. Kurczę, pytanie, gdzie nam handlarz się pojawi? I to coś z kluczykiem. Bo boję się po prostu, czy nasz nóż wytrwa jeszcze tę przeprawę. No ale idźmy. Idźmy, że jesteśmy tak blisko celu. No, zakładam, że trafimy na kolegę w ten czy inny sposób. O! Kolejni wioskowi na miejscu. Kolejna krowa. To ty siedziałeś w zamknięciu w ciepłym. O nie, a my się musieliśmy męczyć. Można by było z tego wykraftować. Kurczę, teoretycznie miny, ale w praktyce to bym jednak wolał amunicję do snajperki. Mam nadzieję, że mamy wzmocnienie. Kurczę, nie widzę, czym są te nasze wskaźniki, ale my chyba mamy wzmocnienie na produkcję amunicji do snajperki. Oby, bo się by nam przydała. Czyli normalnie 7 możemy wytworzyć i mamy 8. Dobra, czyli jednak zrobił 7. Więc może nie miałem wzmocnienia, a może po prostu szczęście nam nie dopisało. No nie zawsze jest tak miło, niestety. Nie zawsze jest tak miło. Dobra, zapis. Mówiłem, że pójdziemy na rekord. Obiecałem. I lecimy dalej, dziewczyna. O, ale jakbyśmy tego wisiorka wtedy nie wzięli... Oj, nie tak blisko. Jakbyśmy tego wisiorka wtedy nie wzięli, to może teraz byłaby okazja go tam podnieść. Mam wrażenie, że... Nie wiem, czy cały etap, ale na pewno duża część byłaby do zrobienia tak właśnie po cichu tutaj. Ale już nie teraz. Teraz to już wszyscy wiedzą o nas. Dobij go! Gorzej, jak oni się sami z siebie zaczną nagle przemieszczać. A nie. No właśnie, słyszałeś nas przecież, ty. Niemożliwe, żeby nas nie słyszał. Kopnij go! Pod krowę, jakby krowa go zabiła. To by było nowe osiągnięcie dla nas. Oj, to ty! Oj, Ada, coś czuję, że cię raz jeszcze postrzelę. Albo nie raz postrzelę. Ty postrzelona dziewczyna, no. Ach, to ty! Kurczę, ja myślałem, że tu świnia idzie po prostu. Nie, okej. Ale tym razem gość na szczęście nie ma tych swoich zabawek takich. Ale nie wiem, czy nie idzie na szarże. Dobra, strzel... O, jest! Nie! No nie wiem, czy no problem. Oj. Ale strata. Padł, ale tu ktoś jeszcze do nas idzie. Tak właśnie słyszałem to. Uch, ale jakoś tak wyjątkowo dużo życia miał. Nie wiem, czy to nasz... To co masz takie czerwone oczy? Żeby nas lepiej... Oj. Widzieć? Tam widziałem w tyle kolejnego człowieka, co gorsza. Akurat krytyk tam wjechał. Co jest nie tak? Najlepiej, że patrząc na tych wszystkich tu ludzi, to ten wygląda nawet całkiem normalnie. Dobra, ale skoro żyje z kulką w głowie, to raczej nie jest normalny. No chodź, może trzeba było go zajść od tyłu? Oj, nie kryj się za krową! No kopnij go, kurczę, co za szkoda, no. Nie wiem, czy czasem krowy nie kopnąłem przy okazji. Jeszcze ktoś żyje? Nie, to chyba to umierający tak tu. Mam schodził z tego świata. No dobra, nie było tak źle. Przeładujmy tylko każdą broń. Jakbym wiedział, że od razu ten świniowaty idzie, to byśmy szybciej go okładali z tych naszych pocisków, czy może przykleili mu jakąś minę, bo tego też mamy sporo. Trochę zmarnowana amunicja. A tam jest ktoś jeszcze. Ale to chyba mamy wejść od drugiej strony. Nie wiem, czy to usłyszę. Podoba mi się tak tą nóżką machnięte, cyk, rozwalone, idziemy dalej. Te miejsca bardzo dobrze znamy. Stoi tyłem, czeka na nas. No, powiedziałem.
Najgorzej, że to wygląda, a tu nie było jakiegoś, a był i to chyba tu na dole. No, wygląda, to nic w tej szafie. No właśnie, tak, o. Ciekawe, czy ta szafa była wcześniej, nie widziałem. Czy dostawili ją w międzyczasie. Co były te skarby? Mamy to. Wszystko ok? Oby tak. Kurczę, tak dziwnie się patrzy na to, że żadnych kluczyków, nic. Wszystko tu wytraciliśmy. Co, kolejna faja? Faja to chyba nie była aż tak wiele warta, ale jak trafimy teraz do handlarza, jakie to będzie bogactwo. Ja mam nadzieję, że tam naprawdę fajne rzeczy się trafią. Ale wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na prostej drodze. Aby... stąd uciec. Ktoś nam tu staje jeszcze? Na celu? Nie. Nawet nie widzę żadnego tu przeciwnika. A to jest ta chatka, pamiętam. Pamiętam, mówiłem, że tam pójdziemy, jeszcze się przejedziemy kolejką. Dziewczyna, wiesz co, tylko spojrzę, ostatnio to była mina. Ale nie, no raczej aż tak nie dostawili tych nowych... O! Co ty tu robisz? O proszę! Good stuff, stranger. W idealnym miejscu się spotykamy, no i to mi się podoba, tylko... Chciałem już wejść do domu, a tu się okazuje, że jeszcze z kolegą pogadamy. Wiesz co, najpierw ci sprzedamy tak, faję. Właśnie miałem obejrzeć te przedmioty. No dobra, okazuje się, że nie można wyciągnąć z tego żadnych rzeczy, więc bierzemy wszystko, no i sprzedajemy przede wszystkim ten tutaj wisiorek. No 52 tysiące, jak to dobrze wygląda. 99 tysięcy w kieszeni i jeszcze wąż do tego się w niej znajduje również, więc no moglibyśmy wyciągnąć już powoli fajne tu rzeczy od handlarza, nawet ten wyrzutnie rakiet, ale tak. Na początek naprawmy sobie nóż. Moglibyśmy, chociaż my z niego jako tak o walce nie korzystamy, ale moglibyśmy też ulepszyć. Niech będzie tak. To, co daje nam się we znaki, to przeładowanie tego tutaj, pistoletu. Podobnie sytuacja wygląda z, no właśnie, bełty. Bełciki tutaj, to lata całkiem spoko. Trzy naraz, cyk, cyk i przeładowane. Nie, to chyba nie masz takiej potrzeby. Bardziej się zastanawiam jeszcze nad przeładowaniem tego. To jest dwa razy szybciej. No i za 10 tysięcy możemy poziom trzeci mieć, czyli trzy pociski naraz. W sumie to raz, dwa, trzy i przeładowane całe. Dobra, 10 tysięcy, nadrobimy sobie to jeszcze. Bierzemy, lecimy jeszcze. Lecimy do domku może. Przyznam, że kolega nas pozytywnie zaskoczył swoją obecnością tutaj. Okej, coś weźmiemy następnym razem. A my możemy ruszać. Punkt zbiórki czy spotkania. No, mam nadzieję, że ten śmigłowiec już tu czeka. O! Skąd tyle głosów? You. Hey, listen, about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick, over here. Go. Okay, it's game time. Oho, a imię jego to ten kolega z Erasmusa, który mamy się nie przejmować. O, deskowanie. Jakie wspomnienia z siódemki. O kurczę. O, my nie zmieścimy więcej rzeczy. No to weź wytwórz bełty. Bełty. Jeszcze się zastanawiam, ile mamy prochu, bo może by amunicja do snajperki nam wjechała. Czy my mamy sztukę?
A my mamy sztukę prochu. No to odpowiedź nasunęła się sama. Bolce. Standardowo 4. My to mamy szczęście dzisiaj do tego losowania. Bierz więcej rzeczy. Jak się bawisz? W sensie z tych desek by można było zrobić użytek. Walisz do tych pozostałych? Kurczę, no wspomnienia z siódemki wracają, jak sobie zadeskuj to tutaj. Tam już otworzyli ci przejście, kolego. Nic nie pilnujesz drogi do środka. A później będziesz... O, kolejni. To może my lecimy na pięterko zobaczyć, co tu się znajdzie. Gorzej, jak zaczną na górą wchodzić. Znaczy, lubię trzymać ludzi tak na dystans, nie? To... Macie minę może. To jest bezpiecznie, tyle dobrze. Oj. Prawie bezpiecznie, bo jakoś... Jakoś przeszli przez to. Przygotuj... Nie, nie... A i to jest ten chyba taki już trochę wyższy poziom problemów. No, gin wyższy poziomie. Cały czas mam wrażenie, że kogoś słyszymy tam po drugiej stronie, ale jednak jest spokojnie. Przygotujmy sobie, jakby coś miało przyjść nam większego, albo większa grupa. Tak to? Nie wstaniesz już, prawda? W ogóle chyba nam życie jakieś wyrzucili. Spoko, spoko. Widzisz, jak to deskowanie dobrze działa? O! Krzaki z nich wypadają od kiedy? Radzisz sobie bez nas? Oby. Kurczę, teraz mieć tego przebijającego Punishera, ale to by ich tu pięknie męczyło. Ale przyznam, że pozycja na schodach, dopóki... Oj! Nie wchodzą nam gdzieś od góry, a chyba nie wchodzą, wygląda na to. Całkiem przyjemna. O, to mi się za to nie podoba, co tam przyszło. Cześć! I to nie jedyny problem tego typu. Oj, jak przestrzelone! Ile tego tu przyszło? O kurczę, chyba dwóch jednym strzałem trafiliśmy, czyli da się z tej broni. Dobra. Nie, za blisko. Za blisko nas jest. O nie, oddajemy im schody, oddajemy trochę inicjatywę. To nie jest... Ty, Indiana. To nie jest dobry znak. O, nie rób tego. No i zrobił. Najgorzej, że jak głowę go nie trafimy... Ojo, jakie to jest mocne, jak nie trafimy w głowę. Ale tak jak widzieliśmy, mamy dowód na to, że idzie... Czemu? Czemu żeś go nie dobił, jak mogłeś? Dobra. Dzięszczą górę amunicję do wykorzystania. Ooo, jak tu? Coś ty zrobił nam, gościu. No, tak to my się nie pobawię. Dobra, dawaj strzelbę. Tu już na tym dystansie to nic lepszego nie wymyślimy. Jeszcze żyje? Żeby na podstawowego dwa strzały ze strzelby, ale nas zaskoczyli. Słyszałem piłę, czy mi... No, to już przesłyszenia mam przez to wszystko. O deskę nam wrzucił kolega. Dobra, to widziałem okno, bym je zadeskował. Można to zadeskować? Albo uciec? Nie można. Bierz wszystko, co tutaj masz. 10 prochu. Bieryma to. A chyba kolega zaraz musa całkiem nieźle sobie radzi. Wow! 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 Z tym zbieractwem to my musimy uważać, jak się tutaj wybieramy do nich. Dobra, czas na strzelby ponownie. Aha, super. Myślę, że to ma jednak trochę większy rozrzut. Całe nic. Sorry, kolego, nie mamy czasu na ciebie. A możemy to okno... Daj mi rękę. O, możemy zadeskować to okno jeszcze. Melni go! Cyk, po co ręka, jak można nogę podać. Ale przestrzelone ładnie. Ja bym był za tym, żeby tutaj deski ułożyć. Mimo wszystko to zawsze jedno okno mniej. Jak sobie radzisz, kolego? Arrivam! Co nas? A trafił. Wiesz co? Bełty wybuchowe. Tylko długo to trwa. Zdecydowanie za długo to potrafi trwać z tej. Ej, era. O. Znaczy ja nie wiem, czy to deskowanie jest jak w poprzedniej części, takie chwilowe, czy jednak. Oj, a ten z pięści nam taką krzywdę zrobił. Gdzieś żeś uciekł. Super, kolega. Super, sorry, kolego, musimy cię ominąć. Rzucić deski i lecieć dalej. Dół jest zabezpieczone. To teraz bawimy się na górze. Aha. Oj boy, oj boy. W sumie... Mają tak, trochę ich się zebrało. Ile tu akcji się dzieje? Nie! A już myślałem, że się przemieniają. Maestro! Patrz na to! Tego nie widziałeś jeszcze. Oj, ten się przemienił, ten się przemienił! Maestro, co żeś ty nam dopuścił do nas? O, o, czy ja słyszę coś
Jeszcze jeden. Zostaw! Te deski, super. No wiemy, że jest gdzieś na dole. Dobrze, bo przynajmniej trochę tego życia zużyjemy, trochę podkręcimy sobie. Zrobi się miejsce na więcej po tym wszystkim, co tu się wydarzyło. Snajperka strzelba. W sumie to może po akcji na spokojnie pomyślimy. To nie jest dobry moment. Yeah! Do prowadzenia. Jakiś rozkmin, z czym warto biegać, z czym nie do końca. No, ciekawe co powiesz na to, tylko gorzej, że tu mogą inni do nas lecieć, sorry. O, właśnie. Ustaw się tam, kolego, może tu jest bezpiecznie, taka kanciapa. Wydaje się być całkiem spoko. No, idealnie mu w nogę to... Nie, tu nie jest bezpiecznie! Sorry. Przepuścisz nas? No właśnie, bo my lecimy na dół, tak. Najgorzej, że ta świnia jeszcze tam biega, dwa wybuchy przeżyła. I wydaje się, jakby mogła przeżyć... O, Melni! Wydaje się, jakby mogła przeżyć jeszcze więcej. Dziabnij! Ale to była akcja, nie, kolego? Tylko gorzej, że to nie jest chyba koniec naszych problemów. To ty żyjesz, okej. Okay. Ashley. What's happening to me? Ashley, is this the first time you've coughed on blood like this? You want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called a plaga. Okay. You saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them. Like that. This, what you're experiencing, these symptoms, they're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with a surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you too? No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Great, we're partners then. Hey, why are you... No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Spoko, chociaż raz kończymy odcinek końcem rozdziału, ale tam tyle rzeczy było jeszcze do zebrania. Podpowiadaliście, żebym pokazał czasem wyniki poszczególnych rozdziałów. O, ten nam procent spadł celności, ale to przez tę końcówkę, bo normalnie to 86, 82, 83, 86 na pierwszy. Podnieśliśmy medalion, no tak, był tam w domu. Nie zginęliśmy jeszcze ani razu, to jest całe nasze tutaj szczęście. No i też przy okazji to pokazuje, że ten czas rozgrywki jest zdecydowanie dłuższy niż to, co widzimy na kanale, ale to przez to, że gdzieś między odcinkami zawsze staram się zrobić drugie obejście, zobaczyć, czy wszystko udało się podnieść, czy czegoś nie pominęliśmy. No i wiemy, że mamy wszystko, no, prócz może tego, co tam z kolegą zostawiliśmy teraz w chatce. Chociaż starałem się w miarę zbierać na bieżąco. Zobaczymy się w kolejnym rozdziale. Piękny początek będziemy mieli następnego odcinka, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.